Jestem na miejscu. Tu zwróciłem uwagę, że pojawiła nam się nowe zadanie. The good news is I found Gina, Blade's birth mommy, the love of Herc's life. Bad news is the highwaymen snatched her up and she's being forced to drive in the prisoner run. It's how they punish those disloyal of the gang. The winner gets their freedom back. Only problem is it's totally rigged, so nobody wins and everybody dies horrible grisly deaths. Yeah, I guess they're still butthurt that she gave her baby to us instead of them. I guess even helmet heads love babies. I mean, they're so special. Anyways, you need to make sure that Gina wins. Gets out of there alive, because that's Blade's birth mommy, and nobody fucks with our family, okay? Also, I don't know if you ever seen Sad Herc, but it's a real shit show. He becomes an inconsolable tubby mess, and I got enough babies to deal with right now. So please, I'm begging you, save Gina, snipe the shit out of anyone who stands in her way. Spróbujemy zrobić, co się da. Misja poziomu trzeciego. Tak, pozwolę sobie włączyć tutaj. Aha, zadanie, czyli ten obrazek tutaj to było zadanie odnośnie Ginny. A już myślałem, że ktoś wpadł tutaj ponad naszą kontrolę, że się sama osoba pojawiła. Niestety nie. Dobra, ulepszamy. Jak zwykle bez zasad PHP. Always up for a nice nature walk. W tej grze chyba nikt nie ma praw do pracy w kasku. Tu mamy garaż, ale nas interesuje jak zwykle to. Ulepsz. Warsztat poziomu trzeciego. Ulepszymy szpital. To spowodowało, że mamy odrobinę więcej życia. O proszę. Ulepszymy wyprawy, aczkolwiek jeszcze z tego nie korzystałem. Mamy ulepszone wyprawy. Czy na coś jeszcze nas stać? Laboratorium. 450. Tutaj mamy 250. 250. Na wszystko nam nie styknie. Garaż ulepszymy na pewno. Gdyż od czasu do czasu z tych pojazdów korzystam i sami widzieliście, że jednak one się przydają i całkiem ułatwiają podróż. Tu mamy jeszcze pole treningowe. Ulepszymy. Nana i jej pozy. Można ją jakoś, nie wiem, przytulić? I should start a wilderness school. Not like we got much for book learning these days, so I might as well get this new generation into the woods ASAP. Oh, it'd be just like my old gig. And once everyone's comfortable in the woods, they'll have time for electives, like learning to read. Wow, I should write this down. To jest genialne. Dobra, został nam jeszcze ogród, laboratorium i mapki. Z tego co wiem, to było całkiem tanie i nas na to stać.
przy okazji sprzedam odrobinę gratów, uzupełnimy sobie amunicję i kupimy nowe mapki. Monstrualne zwierzęta, jak najbardziej. Za nie jest bardzo dużo punktów, za które tworzymy przedmioty. Na wszystkie mapki chyba mi nie styknie, a może jednak. Dobra. Mamy surowce, mamy misje, mamy drapieżniki, mamy zwierzynę łowną i mamy monstrualne zwierzęta, jak i również ptaki, ryby. Wszystko, słuchajcie. Monstrualna puma. Zostaje nam w tym momencie już tylko laboratorium 450. Ogród 250, czyli razem 7 stówek. Da się to zrobić. Ale zerknijmy jeszcze w broń, gdyż w tym momencie dostaniemy dostęp do elit. Tak jest, są elity. Nawet może coś będziemy mogli wykonać. Sporo z tych broni można również kupić za punkty, z tego co widzę. Mnie najbardziej kuszą łuki mimo wszystko. Tu mamy dwie wyrzutnie pił. Ale zainwestuję w ten łuk. Coś jeszcze mogę. No niby coś jeszcze bym mógł. Zobaczmy, może z tych górnych. Możemy zrobić pistolet. Możemy wykonać ulepszony ARC. Nie, nie mogę. Brakuje nam monstrualnego zwierzęcia i tytanu. Możemy zrobić karabin lub snajperkę. Pójdę w snajperkę. Tak jest, snajperka jest elegancka. Brakuje nam już tytanu na karabin. I to by było chyba faktycznie na tyle póki co. Co nie zmienia faktu, że trochę żeśmy tych przedmiotów wykonali. Pięknie. Tu nie mamy dostępu jeszcze do wybuchających strzał, gdyż musiałbym ulepszyć laboratorium. Ale wszystko w swoim czasie, słuchajcie. Wszystko w swoim czasie. Jest pięknie. A niech mnie świnia powącha. Co to było u diabła? John Nasionko. The world wasn't ready for the collapse. Kurczę, wcisnąłem mapę. A chodziło o against us. Przytrzymanie. They try to break our family. Znajdź pozycję i dopasuj. They smash everything to pieces. But we endure.
must destroy whatever hinders the truth. Jak to zrobić? Musi być odpowiednia perspektywa. To bankowo. Chyba tak. Only we are strong enough to live in the new world that God has given us. My name. Mamy do zbadania dwa światła. Ja się przyznam bez bicia, że mnie zatkało troszeczkę. Akurat pana nasionka, to bym się tutaj raczej nie spodziewał. He told me about a difficult path ahead. I followed it all the way to an ending. Wyżej chyba troszeczkę. Wydaje mi się, że muszę tutaj doskoczyć. Kurde, no to jest on jak nic. Miałem nadzieję, że z tym panem się już raczej nie spotkamy. Może nie był to najbardziej charyzmatyczny z przedstawicieli tych złych w serii Far Cry, gdyż do Wasza daleko mu niestety. W sumie chyba Wasz był taki najbardziej charakterystyczny tak naprawdę. Ale po tym, co zrobił, miałem wrażenie, że mimo wszystko będziemy mieli z nim spokój. Ja rozumiem, że tutaj są jego córeczki i tak dalej, i tak dalej. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie, gdy mówią o ojcu. Ale że spotykamy tutaj samego Johna, to jest naprawdę ciekawe. Dobra, biorę symbol. Our only choice is to turn away from the past. Stawić odpowiednio. Zaraz, na pewno nie może być to na dole. Witness how the past and present align with the circle of time. Tak też nie. No niby, tylko że czegoś mi tutaj brakuje. Chyba nie do końca wiem, co tutaj jeszcze muszę zrobić.
Every single piece must be where it is meant to be. Nothing can be missing. Tu coś jest, tylko że... Niestety jest ciemno. Civilization turned and turned in chaos. Until only we were left standing. Coś koło tego, nie? Jak to będzie wyglądało teraz? Mamy to. The old ways led us to ruin. The only way forward is to live without sin. Do you understand? John, wierz mi, gdyby to ode mnie zależało, automatycznie wpakowałbym ci kulkę w czoło. Co żeś tutaj nawywijał? Znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest do końca jego wina. Bo on był tylko osobą, która tak naprawdę pewne wydarzenia przewidziała. Więc nie mogę obwiniać go o to, że ten atak, że tak powiem, że te wszystkie rakiety zostały wystrzelone, bo w tym momencie byłoby to bardzo nie fair. Tyle tylko bardzo... Szukam jeszcze jednej tej... Bardzo nie odpowiada mi droga, jaką objął, jeżeli chodzi o... nakłanianie swoich, w cudzysłowie, wyznawców. I could have judged them, but instead I forgave them, and then I gave them purpose. Początek. Czyżby to był ten schron, w którym zaczynaliśmy poprzednią część, a jednocześnie schron, do którego zabrał naszą bohaterkę ówczesną, John? Tak mi się wydaje. Kurza morda. Co tutaj jest? Jestem balansem. Czy tutaj możemy coś przeczytać? Boże, ile tych poskreślanych. Weeks. Słowo Józefa. Aczkolwiek, czy są tu jakieś listy? Są. Na krzyż zmolona wiadomość.
Dobra, kolejna notka. Czy jest tutaj jeszcze coś? To czytaliśmy. Dobra, kolejna wiadomość. Chwila. Proszę, daj mi maskę, której się boję. Nikt mnie nie będzie znał. Proszę, daj mi się odrodzić, jak świat oczyszczony z grzechu, a będę walczyć z grzechem. Ty, no nie mówcie mi, że... Brzmi, jakby to była wiadomość, nie wiem, naszej poprzedniej postaci. Słowo. Dziennik Josepha. Kolejna strona dziennika. Słowo. To by chyba było na tyle. Aczkolwiek wciąż mnie zastanawia jedna rzecz. Dobra, co tu się właśnie zdarzyło? Serio, nie wiem jak wy, ale... Ja na chwilę obecną mam taki mętlik we łbie, że masakra. I jedyne moje przypuszczenie tyczy się tej postaci. To jest jedyna postać, która nosi maskę. Teraz pytanie za 200 punktów. Czy to może być ukryta postać naszego poprzedniego bohatera? To jest dopiero ciekawostka.